Witam wszystkich poradnikach Hansera. Misja. Każdy może prostą misję sobie zrobić. Z tym, że tutaj chciałem pokazać pierwsze kroki. Wchodzimy tak w Mission Editor. Create New. Wybieramy sobie odpowiednią mapę. Możemy tutaj dodać jednostki, jakie chcemy, znaczy państwa. Jednostek, które będziemy wybierać. Zostawiamy jak są, nic nie zmieniamy. I po wkrótce ustawienia misji, tak? Czyli tutaj trzeba pewne rzeczy odznaczyć, poustawiać, żeby to miało jakiś sens. No, mamy przysłowiową mapę, tak? I teraz tak, po lewej stronie mamy menu zapisu odczytu, menu misji samej, czyli ustawień, i właśnie wchodzimy w ustawienia. Wszystkie tiki zaznaczamy. Potem powiem, co poszczególne oznaczają. Szczególnie jeden jest ważny, ten właśnie no labels, czyli wyświetlania na niebie opisów maszyn, pocisków i innych rzeczy. To trzeba wymusić, enforce, żeby dobrze działało. I tak, tu mamy widok mapy, oczywiście, ale oni to tylko przyjaciele, fog of war wykryci przez nasze maszyny, będą już pokazani na mapę. Na mapie my AC, czyli tylko moja maszyna, map only, wiadomo o co chodzi. No labels, tak, tu mamy różne unlimited fuel i tak dalej, to są przy... Każdy może sobie jeszcze ustawić dowolnie u siebie. Ważne jest, żeby GFS był. Wake Turbulence, czyli turbulencję za maszyną poprzedzającą, oczywiście bircy i Battle Damage Assessment, to jest po zniszczeniu wrogiej jednostki mamy komunikat. Następną sprawą jest ustawienie tutaj dwie flagi, możemy sobie ustawić odpowiednie także od Game Mastera dla danej koalicji, możemy mu nadać hasło, nie, tu nie będziemy tego robić. Tu jest pole, to są opis misji, triggery. To będziemy omawiać i teraz tak, pogoda, czyli ustawiamy sobie rok 23, datę, tu możemy sobie kliknąć na to okienko i wybrać sobie jakie założone, co chcemy, odpowiednio tu mamy wysokość chmur, możemy sobie regulować, prędkość wiatru, kierunek wiatru, ustawiamy jakiś tam, żeby był, wiadomo, że zawsze jakiś wiaterek jest, odpowiedni kierunek, to jest ważne do pasów i lotniskowic, wake turbulence możemy zostawić nie. Ruszone, tak? Opis misji, czyli tu możemy wstawić image do misji, opis ogólna sytuacja i dla poszczególnych koalicji. Dobrze, zaczniemy teraz może od jednostek naziemnych. Tu mamy pogrupowane z lewej strony różne jednostki, tak? Wybieramy jednostki naziemne. Zostawiamy nazwę jaka jest. Zmieniamy kraj na Rosja, załóżmy. Tak, tu mamy różne typy jednostek od razu posegregowane, zostawiamy na Amur. Wybierzemy sobie, załóżmy, T-50. Przybliżamy roleczką sobie T-55, stawiamy jednostkę. Patrzmy, że ona już ma tą nazwę nadaną. Tu możemy skilla zmienić od razu lub dać na random. I damy w tym przypadku, damy Late Activation. Powiem o co chodzi później i zostawiamy ją jako stałą, czyli Add. Nie dodajemy ich waypointów tej jednostce, tak? I teraz tak, następna sprawa. Możemy je powielać, czyli dalej plusie, lub powielać jednostkowo. Jednostkowo, znaczy plusem, lub powielać ogólnie. Jeżeli będziemy powielać ogólnie jednostki, załóżmy 5 jednostek utworzymy. Proszę bardzo, one będą stawiać ładnie w rzędzie z kierunkiem tym, co tutaj jest ta strzałeczka. Oczywiście możemy je sobie dowolnie teraz przestawić. Jest trochę problemu z tym, jeżeli to będzie w rejonie lotniska. Załóżmy 4 jednostki. Ten i pamiętajmy, że do jednostek zawsze dokładamy z Art Armor, tak? Dokładamy jednostkę, która będzie przezbrajać. Możemy jeszcze dać Arm. O, widzicie? I tak, żeby ona była, można dwie dodać, tak? Nie ma znaczenia. Żeby ona tym swoim zasięgiem jakoś tak mniej więcej. O, była, żeby te jednostki były w zasięgu tego przezbrojenia, tak? Czyli tego. Znaczy, dobrze, teraz mamy jednostkę późno sprawującą się. Możemy teraz sobie tak, postawimy sobie, tu mamy bullseye, który możemy sobie przemieszczać po mapie, to pójdzie później. Ustawimy sobie jakąś naszą maszynę, czyli blue, niech to będzie najbardziej popularna
czyli 18, dajemy na client, pamiętajcie, zawsze dajemy na client, jeżeli to ma być jednostka z tego, stawiamy ją tu na Senaki, nie dajemy waypointów żadnych, tylko wybieramy take off the ramp lub parking hold, w zależności czy ma być odpalona czy nieodpalona, tak? I dobrą zasadą jest przydzielać jej nazwę, czyli załóżmy, że to będzie Hornet, zmieniamy areal na Hornet, tak, Hornet bez tej L-ki, Hornet, dobra, teraz sobie możemy to ładnie zaciągnąć, skopiować i tam gdzie jest pilot tak samo i możemy ustawić od razu til, możemy ustawić nazwę, czyli boczny numer, to szczególnie jest ważne przy jednostkach ustawianych na lotniskowcach, tak? Teraz zapisujemy misję, czyli dajmy file, save as, zawsze pamiętajcie o tym, bo jeżeli macie już wcześniej jakąś misję mieć stworzoną, to żeby jej nie nadpisać, co mi się zdarzyło parę razy. I załóżmy damy A1, to jest przykładowa nazwa, tak? I enter. O, misja ładnie kliknie, bo w multitracingu on teraz właśnie tak pokazuje, że na chwilę obraz się zmieni. Dobra, zajmiemy się teraz skryptami, czyli system moves. Otwieram triggery, tak, dajemy new, start mission, tak, i dajemy tutaj do script file i wczytujemy muza. Oczywiście link do wszystkich tych skryptów będzie w opisie. Oczywiście możemy to sobie nazwać i od razu dać jej kolor, żeby się oznaczało jako startowy skrypt i tak dalej, tak. Ok. Lewy Ctrl S zapisujemy, widzicie, wysło. Teraz mamy tutaj otwarte już w notatniku, tu akurat jest w brakecie, możemy też używać notatnika Neopad plus plus, tak, jakoś tak. Ja używam braketsa, bo jest dużo wygodniejszy i ładniejszy i ma kupę wtyczek, tak. Trigger Action Out of Text to jest do ogólnie, tak, przy starcie misji na 5 sekund będzie odpalony ten napis, zone. Ja to robię po to, żeby po prostu było sprawdzenie, czy skrypt zadziałał, czyli czy poszedł. Oczywiście on nie wykryje błędów, jeżeli złe będą nazwy jednostki, czy coś takiego, tego nie wykryje, ale jeżeli popełnimy błąd, gdzieś nie będzie nawiasu, czy no, jakiś błąd skryptowy, no to on tu po prostu nie pójdzie dalej, skrypt się zatrzyma i dziękuję, tak? Teraz tak, co chcemy zrobić? Chcemy, żeby ta jednostka, tak, czyli ta grupa jednostek, respiła się w różnych zonach, tak? No to na początek możemy sobie postawić zonę gdziekolwiek. Nie ma znaczenia, gdzie ona będzie stała, tak? Obręb tę zonę będzie, zostawiamy jaki jest, zmieniamy nazwę na, niech to będzie zon 1, tak? Mamy, jedną zonę mamy zrobioną. Ok, teraz lewy Ctrl C kopiujemy, wrzucamy drugą i załóżmy trzecią, zrobimy trzy zony, tak? I ta jednostka się zrespi z jednej z trzech zon i to też nie dookoła, czyli w obrębie tej zony. Im większą damy, tym oczywiście jest ten. Z tym, że tutaj jedna uwaga, jeżeli na przykład byśmy zonę postawili w ten sposób, tak? Możliwość, że wylądują te jednostki w wodzie, no to trzeba uważać. To samo się tyczy budynków, tak? Mogą gdzieś się tutaj załadować na budynki, na górę, także tu ostrzegam przed tym. Dobrym sposobem jest stworzenie bardzo małych zon i jak jest dużo jednostek, to po prostu je sobie przestawiamy, tak, na mapie. Ustawiamy w punkcie, w którym chcemy je, żeby były. Załóżmy wcisk w tym punkcie. Teraz daję przykład. Tutaj przykładowo, że one mają być dokładnie tu, tak. Wtedy dajemy zonę, to już będzie czwarta. Zmniejszamy jej oczywiście, zmniejszamy tutaj, tak, zostawiamy, no nie wiem, 40, proszę bardzo, taką malusią zonę i dajemy na pierwszą jednostkę, tak? I to jest 100% jest pewne, że ona tu się zrespi i dajemy tych zon więcej, tak, w tym miejscu czy coś. Wtedy one będą porozrzucane, ale zawsze nie będą wchodzić na jednostki inne, nie będą wchodzić na budynki i tak dalej. Dobra, kasujemy tą zonę, ona na razie nie jest potrzebna. Ta jednostka nie musi być dokładnie w tym miejscu, ona to jako template służy. Także to nie ma znaczenia większego. Ważne, żeby tu było tylko late activation zaznaczone. To jest obowiązkowo, tak? Teraz przechodzimy do skryptu. Ja wcześniej napisałem sobie skrypt, żeby tutaj się nie rozwodzić za dużo. Ale
Może to ręcznie, tak? Czyli tak. Pierwszą rzeczą, jaką jest, musimy określić zonę. Czyli przypisać, powiedzieć skryptowi, ej, słuchaj, masz tutaj trzy zony. Tak? I pamiętajmy, że w tych nazwach, Ctrl-S zapisujemy, zawsze stosujemy tutaj taki myślnik i jedynkę. Dlaczego? Już tłumaczę. Bo widzicie, jak tutaj dałem Ctrl-S i Ctrl-V, od razu mi dało nazwę zonę 2, zonę 3, tak? Czyli nic się, elegancko się ustawiają te nazwy. Mamy trzy zony, tak jak w skrypcie, widzicie, trzy zony są. Już przypisane, tak? To jest jako, mamy utworzony katalog zon, tak? Można tu dodać ile się chce, nie ma znaczenia. Dobra. I teraz tak, teraz musimy zrespić jednostkę, tak? W tym okręgu. To jest prosty, bardzo prosty skrypcik jest. Pokazują, dobra. I teraz dodajemy skrypt, który będzie respił nam. Tu oddamy odstęp, bo tutaj damy więcej tych zon potem ten. I tu możemy zrobić sobie z opisem, tak? Że to jest grant 1 i tak dalej. Dobra. Pokrótce. Spawn 1. Nazwa własna, która może być jako lokal napisane, żeby ona nam się nie przenosiła na inne skrypty, bo mam tutaj wartości globalne i lokalne, tak? Że ona będzie tylko w tym skrypcie, nie będzie można się do niej odwołać, no bo tu nie ma potrzeby takiej. Nazwa własna, pamiętajcie, w nazwach zawsze musi być podłoga lub obojętnie, nie możecie dać myślnika, tak jak tu. Nazwy jednostek mogą posiadać myślnik, ale nazwy tu możemy dać rescue, załóżmy 1. Nie możemy zrobić to w ten sposób, bo skrypt nie przejdzie. Czyli w nazwach skryptów i tak dalej, czy w nazwach, w linijkach danych tych musi być. Teraz tak, spawn, new, grant 1. I zauważcie jedną rzecz. Grant 1 to jest ta jednostka. To jest ta nazwa. To jest ważne. Nazwa grupy przypisana. Grant 1. Init limit 5, 0. Czyli ilość jednostek w grupie. Mamy 5, tak? Tutaj. To jest też bardzo ważne. I teraz tak, init. Randomize, zone, rescue zone, zauważcie, w nawiasie, to jest to samo, co tu. Czyli to jest ten zbiór. I on sobie wybierze z tego zbioru którąś z tych trzech zon. I na końcu dajemy spawn. Ten skrypt zadziała raz, po starcie misji oczywiście, i utworzy grupę, tak? To, cośmy wcześniej sobie określili. Otworzę tą grupę w tych kilku zonach, tak? Dobra, zapisujemy to i dodajemy ten skrypt. Możemy sobie tego moza skopiować, czyli to zaznaczamy, no, dajemy klon. Oczywiście zmieniamy sobie kolor, żeby odróżniał się, że to jest misja. Zapisujemy sobie nazwę też. To jest 3A, czy tam A1. I wczytujemy sobie tą... Jeżeli nie jesteśmy pewni, co to było, bo sprawdzamy tutaj 3 razy A. No dobrze. Czyli AAA. I dajemy OK. Tak? Już skrypt został dodany. Teraz lewy Ctrl P. Enter. Czyli zapis i od razu otwiera nam misję. Wchodzimy. Zobaczcie, w prawym górnym rogu mamy zonę. Czyli to, co ten skrypt na końcu przez 5 sekund będzie wyświetlał ten napis. Czyli, że to po prostu skrypt przeszedł, tak? Wchodzimy sobie na Game Mastera. Oczywiście on stopi. I zobaczcie. Mamy tutaj w pierwszej akurat zonie mamy zgrupowane te 5 jednostek. Elegancko, tak? To jest pierwszy sposób, w którym stawiamy jednostki na mapie bezpośrednio po odpaleniu misji. No ale chcemy, żeby to nam się odpaliło nie od razu, tak? Tylko na, załóżmy, menu, tak? Możemy stworzyć sobie menu. Ja też sobie skopiuję to i potem wytłumaczę, o co chodzi, żeby nie tracić czasu. Tak, lewy kontrol. Ale tutaj zrobimy sobie odstęp. OK. To na razie, pamiętajcie, jeżeli dane linki nie używamy, to
dwa myślniki i ją robimy ją nieczynną. I teraz tak, musimy postawić następną jednostkę. Gram 2. Bierzemy tą jednostkę pierwszą, tak? Lewy kontrol S. Dobra, załóżmy, że to będzie tu. Lewy kontrol. Tu zrobimy tutaj te zony, tak? Lewy kontrol C i żeśmy rzucili. Teraz tak, dodajemy jednostkę. I zauważcie jedną rzecz. Ta jednostka jest skopiowana dokładnie 1 do 1 z tamtej jednostki. Możemy to powielać ile chcemy. Widzicie, jest już LED Activation, jest High. Są te typy jednostek. Teraz, jeżeli chcemy dodać czołg, wystarczy to i tutaj ten plusik, tak? Pyk, pyk, pyk. I on nam dołoży. Jeżeli chcemy dodać każdą jednostkę, wybieramy z menu. Najpierw wybieramy sobie 3, dobra, dodamy 4, to jest 8. Tak, i jeszcze jedno zaopatrzenie. Teraz wciskamy sobie tu i dodajemy plusiki. Czyli możemy dodawać typ zgranej grupy, typ jednostki, którą chcemy. Teraz mamy 10 sztuk o nazwie Gran 2, sorry. I tworzymy nowe zony, trzy nowe zony. Ale po co tworzyć? Wystarczy wziąć jedną tą zonę, lewy Ctrl S, skopiować i wrzucić. Pyk. Zmniejszymy jej troszkę ten, żeby nie była taka wielka, żeby nam nie zachodziła nam na. Nie, żeby nam nie zachodziła na jakieś tam rzeki, inne pierdoły. Znowu kopiujemy. I następna tutaj w lesie to też nie. I trzecia tutaj będzie. Trzy zony żeśmy otworzyli. I jednostka, która ma Grant 2 w nazwie. Tak? I jest w niej 10 sztuk. Ok, możemy to zostawić. Przechodzimy do skryptu. Już omawiam. Teraz tak, mamy Rescue Zone tu tworzone, tak? Z tego w prosty sposób możemy kopiować. Czyli tak, lewy Ctrl D, mamy następną. Patrzcie, co się dzieje. Ctrl Z, cofamy to. Ja tu nie będę kopiował, bo już mówię, przygotowałem wcześniej. Tu mam Red Random, tak? Skopiuję sobie to, rzucę pod spód i OK. I już omawiam, o co chodzi. Mamy nowy katalog stworzony z jednostkami, znaczy zonami, sorry, który będzie znowu wybierane miejsce do respawnienia się tych jednostek. Teraz tak, Grant 2 to jest nazwa grupy. Używajmy to od razu, żebyśmy mieli rozpoznanie. Bo jeżeli tego będzie setka, to będzie dużo i będziemy, pogubimy się. Dlatego Grant 2, podłoga 1, dodajemy tak, menu Coalition Command. To się odnosi do koalicji, czyli że menu będzie utworzone dla całej koalicji. Wpisujemy koalicją site, tak? Określamy typ koalicji blue lub red lub ten. Nazwa dowolna, co tu wpiszemy, nie? Możemy tu to co będzie nam się w menu wyświetlało, tak? Nie ma znaczenia. Załóżmy, no nie wiem, resp 10 jednostek. To już wasza wola. Menu 2, to jest ważne. On się wtedy odwołuje do tego menu, co żeśmy tu wcześniej utworzyli. Bo właśnie, tu jest menu command, czyli to już jest jakby komenda do wykonania. Wiąże się ona z funkcją, która pod spodem jest pod tą komendą i zakończona. Menu 2, tutaj utworzone wcześniej, tak? To jest menu coalition, to jest jakby katalog nadrzędny. I do niego on się odwołuje do samego siebie, czyli nie jest w podkatalogu innym, ale nasze menu command już się odwołuje do tego menu, czyli on będzie poniżej, będzie zagnieżdżony w nim samym. Ok, teraz tak, w tym przykładzie najpierw sprawdzamy, czy dana jednostka, czy ten grad 1 już tu gdzieś jest zrespiony. Czyli to jest dodatkowa fajna funkcja, którą można wykorzystać i w tym celu z małej litery, cele 2, czyli gram 2 to cele 2, group, find my name, szukamy nazwy, grant 1, grant 2, sorry, 001, potem wytłumaczę dlaczego taka nazwa. I jeżeli cele 2, and cele 2 alive, żyją, tu dodałem jeszcze ilość, tak, że and, zawsze można dodać n, można to skasować, nie? To akurat nie musi być potrzebne, to wtedy jeżeli to skasujemy,
To on sprawdza, czy do końca, czy wszystkie 10 jednostek zostały zniszczone. Jeżeli nie, to możemy po prostu cele get size, większe lub równe 3, czyli że jeżeli będzie 4 jednostki, tak? 3, no to nie zrespi. Jeżeli będzie poniżej tej wartości, to zrespi. Także jak któryś tam jednostka będzie niedobita, to fajna funkcja, bo dwie zostaną, ok, ale już będzie można zrespić następne. I message, możemy podać message dla ogółu, dla grupy, dla koalicji, tak samo. Tu tylko na końcu zmieniamy po prostu typ. Czy to ma być gra, koalicja, wtedy przy grupie musimy w nawiasie wpisać, jaka to jest grupa, jaka koalicja i tak dalej. To jest taka dodatkowa, tak? Na tej. I tak, teraz if sprawdza, czy jest żywy i czy jest większy niż 3 jednostki w grupie, tak, tutaj mamy 10. Jeżeli nie, to grant, widzicie, pamiętajcie, żeby te nazwy używać. Respi nam jednostkę, grant 2, widzicie tą nazwę, grant 2 po prawej stronie, 10 sztuk, in random in zone, random 2, to się odnosi do tego, do tych zon 3 i spawn. I message można podać, dziękuję, nie? Jego to akurat nie jest potrzebne, tutaj tu czas zostawiamy do wyświetlania message'u. Zakończamy if, end, zakończamy. Function musi być zawsze mieć na końcu end i nilem, bo nie ustawiamy czasu. Zapisujemy to, dodajemy do misji, nadpisujemy to, co mieliśmy wcześniej. Open, zawsze musimy to zrobić w ten sposób, ok. I ja mówię lewy Ctrl P, enter. Drugi enter i wchodzimy do misji. Przeszło, przeszło. Game Master. Wchodzimy. Wyciągamy, proszę, ta pierwszy skrypt zadziałał, tu jest, teraz czy drugi zadziała, no. Różnie to bywa. Wchodzimy w menu. Backslash, lewy backslash. Cele naziemne. Res 10 jednostek. Pyk, proszę bardzo. I już nam w tej strefie, nie pierwszej, tu mieliśmy pierwszy, tylko w drugiej, zrespił pięknie te jednostki. I teraz zobaczcie jedną rzecz. Ponawiam ten. Tak, wchodzę znowu w menu. Oczywiście zawsze jest ADR, cele naziemne, resp. Jednostki na miejscu. Spaw możliwy tylko po zniszczeniu większości. Czyli jeżeli ktoś ponownie wywoła te menu, to on sprawdził, że nie jest ten warunek nie jest spełniony, czyli jednostki są na miejscu i spaw możliwy po zakończeniu. To jest druga możliwość, czyli respienie jednostek na menu. To się dotyczy tak samo jednostek powietrznych, nawodnych. Nie, to nie ma znaczenia, tak? Tu akurat nie ma to znaczenia, jakie jednostki będziecie chcieli zrespić. Dobrze, przechodzimy do następnej. Ja tutaj tego nie ruszam, tylko zmieniam po prostu pozycję. Tak, żeby to było ułożone. Dobrze, przejdziemy do następnego. Posłużymy się tym, czyli następna jednostka, trzecia grupa, sorry, to będą jednostki rozpione czasowo, czyli na czas. Oczywiście, znowu tworzymy jednostki, w tym przypadku 10 sztuk, czyli sobie tutaj kopiujemy tą, co żeśmy mieli wcześniej. Tak jak już powiedziałem, jednostki mogą być gdziekolwiek, mogą być tu nawet, nie ma znaczenia. Tylko zawsze lepiej jest stawić je sobie gdzieś tam przy tych, żebyśmy w edytorze potem nie szukali je po całej mapie i tak dalej. Dobra, tworzymy znowu sobie zony, te mniejsze weźmiemy, nieważne którą zaznaczycie, skopiujecie. I sobie wrzucimy tak dla jedną tu, jedną tu, jedną tu, tak, dookoła tego lotniska, oczywiście pomijając wodę, możemy zmniejszyć te okręgi, tak, jeszcze, to już dowolnie sobie tutaj ustawiajcie, jak tam chcecie, ważne, żeby nie wchodziły na wodę i tam na budynki czy inne rzeczy, tak. Mamy zon 7, 8, 9, tak, przechodzimy do skryptu, oczywiście, jeżeli Red Random 2, tu zauważcie, że użyłem następnej, grup 3, red random 3. Ważne, żeby te nazwy były jakby odnosiły się do tych samych jednostek. Czyli końcówki tych nazw, nie? Tutaj nie będę kopiował, tylko wezmę lewy Ctrl D i pozmieniam tylko nazwy, tak?
Czyli następna grupa skopiowana to jest Red Random 3, zonę 7, zonę 7, 8 i 9. Tak, teraz wytłumaczę, o co chodzi. To jest tak samo, odnośnik 3, grupa trzecia, jedynka, wiadomo, podłogi. Teraz tak, funkcja. I podobnie jak w pierwszym przykładzie, znaczy w drugim przykładzie, jeżeli chodziło o menu, tutaj mamy to samo, sprawdzenie, tak, czy jednostka, czy grupa jest już na mapie, na tej samej zasadzie co poprzednio, z tym, że teraz nie mamy tu menu i na końcu tej funkcji dodajemy po prostu czas. To jest czas aktywacji, czyli 120 sekund i co 300 sekund będzie sprawdzać, czy ten pierwszy warunek jest spełniony. I jeżeli będzie spełniony, zrespi na nową, w nowym tym, nową grupę, która zastąpi tą starą. Czyli że jeżeli tutaj w tej grupie będą, zostaną trzy jednostki niezniszczone, to one już znikną z mapy i powstaną nowe. Dobrze, zapisujemy to, wrzucamy do misji. Nam jednostki się zrespiły, jak widzimy F7, no niestety jest kolizja z obiektami, no tak już działa DCS, na to nie mamy wpływu. Ok, nieważne, teraz tak, sprawdzimy sobie ten skrypt poprzedni, czyli otwieramy menu. Proszę bardzo, już na pewno winny. Jednostki wroga, tam opis, ten dalej, możemy podać ten. I tutaj czas misji 1. No i teraz czekamy na następny ten, czyli lewy Ctrl Z, możemy przyspieszyć czas sobie. I pach. I po tym czasie nam się utworzyły jednostki, po 2 minutach dokładnie. Sprawdzimy w skrypcie. 120 sekund, tak, 2 minuty. I teraz będzie co 300, czyli to jest 60, 10, co 5 minut będzie sprawdzane, czy te jednostki są alive. Jeżeli nie będą, to zrespinam się ponownie nowe. To jest przykład respinia jednostek naziemnych. Oczywiście to się odnosi tak samo do jednostek powietrznych. Tu nie ma, no nie ma to znaczenia, nie? Co chcemy zrespić sobie w danym tym, nie? Dobrze, przejdziemy do... No może nie, zrobię krótkie poradniki, dlatego zakończę. Jednostki powietrzne zostawimy na następny poradnik.